Zamiast tradycyjnej zielonej tablicy i kredy, nowoczesne projektory. Na takim sprzęcie prowadzone są lekcje w szkołach powiatu ełckiego. O nowoczesne tablice wzbogaciła się również szkoła podstawowa oraz gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej. Mobilne tablice interaktywne umożliwią nauczycielom wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania. To jest dosyć młoda kadra pedagogiczna w naszej szkole, w związku z tym są bardzo otwarci na wszelkie nowinki. Mało tego, sami nawet, jeśli są jakieś nowinki, to sami często wprowadzają, więc myślę, że dla nich to będzie też takie kolejne wyzwanie, ale takie nieprzekraczające ich możliwości. W gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonują już 4 podobne urządzenia. Interaktywne tablice są dużo wygodniejsze w użyciu niż te tradycyjne. Ręce nie brudzą się od kredy, widoczność jest ta sama co w tradycyjnym podręczniku. Dodatkowym plusem jest możliwość odtwarzania filmików czy nagrań. Dużo łatwiej się przy niej pracuje. Teraz podręczniki są tak przygotowane, że mamy płyty, na których bazujemy i na pewno uczniowie chętniej w takich lekcjach uczestniczą. Za pomocą tablic interaktywnych można uczyć matematyki, historii czy biologii. Choć nie zastąpią zwykłych tablic, nowe urządzenia są doskonałym uzupełnieniem lekcji prowadzonych w tradycyjny sposób. Staram się tak, by puścić dzieciom film, a później go omówić. Nie jest to tak, że tylko jest oglądany film i nic na ten temat się nie mówi. Jest to uzupełnienie do tego, co mówi nauczyciel. Zadaniem urządzenia jest nie tylko ułatwienie pracy pedagoga, lecz również pomoc w przyswojeniu materiałów przez dziecko. Uczeń jest bardziej zainteresowany lekcją, skupia swoją uwagę na prezentowanym zagadnieniu. To znacząco wpływa na zapamiętywanie. Moim zdaniem jest to bardzo wygodne i bardzo jest lepiej się uczyć z takiej interaktywnej tablicy niż z książek. Wielu z nas siedzi częściej przed komputerem i z takiego czegoś lepiej się zapamiętuje. Na pewno są lepsze od zajęć takich normalnych z pracą z podręcznikiem. Bo tak się nie nudzi na takich zajęciach. Zawsze jest możliwość pracy z tablicą interaktywnie. Oprócz tablic, szkoły z powiatu ełckiego otrzymały również oprogramowanie do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. W taki sprzęt zostanie doposażonych łącznie 18 placówek wiejskich.